Od urodzenia wychowywana byłam w wierzącej i praktykującej rodzinie katolickiej, co w dużej mierze stało się fundamentem mojego życia i wartości. Moi rodzice nie tylko pokazywali Boga swoim życiem, ale również w decyzjach i postępowaniu. Dziękuję Bogu za tak wspaniałych rodziców i za dom pełen ciepła i miłości. 6 lat temu w podróży poślubnej poznaliśmy parę, która na Maderę trafiła również na tak zwany miesiąc miodowy. Ada już po kilku rozmowach stała mi się niezwykle bliska. Dużo rozmawiałyśmy o Bogu i na początku kompletnie nie wiedziałam, o co jej chodzi. Nie dostrzegałam różnicy, przecież wierzymy w tego samego Boga. Różnica polegała głównie na modlitwie i na relacji z Nim. 5 roku później zaszłam w pierwszą ciążę. Pierwszy raz w życiu też słyszałam, jak mój mąż płakał ze szczęścia. Niestety nasza radość nie trwała zbyt długo. Po 2 tygodniach dowiedzieliśmy się, że ciąża źle się rozwija, ale trwaliśmy w nadziei. W nowy rok, 1 stycznia, poroniłam. To był cios, którego podnosiłam się ponad 3 miesiące. W tym czasie przyjechała do mnie Ada i tak to spontanicznie wybrałyśmy się na nabożeństwo do Spichlerza. A tam pastor, który prowadził nauczanie, przerwał nagle i mówi, że ma słowo prorocze do młodej kobiety, która niedawno straciła dziecko i prosi, aby wyszła na środek, bo chce się o nią pomodlić. Rozejrzałam się wokół, patrzę, nikt nie idzie, więc to jednak do mnie. Usłyszałam, że na moim niebie były wtedy ciemne chmury, ale Bóg je szybko rozgoni i znowu wyjdzie słońce, a ja zostanę mamą. 2 tygodnie później zaszłam w kolejną ciążę. Na wizycie u lekarza okazało się, że termin porodu dziecka to 1 stycznia. Wyszłam z gabinetu i mówię, Boże, jak to możliwe? 1 stycznia taka strata i teraz 1 stycznia kolejnego roku ma się okazać terminem porodu naszego dziecka. Gdzieś w sercu jednak czułam, że to będzie ten sam rok. I tak jak na początku roku doznaliśmy tak wielkiej straty, tak 28 grudnia urodziłam wspaniałego Bożego chłopca Michałka. Każdego dnia dziękuję Bogu za jego życie, bo jest on dla mnie wielkim świadectwem Bożej łaski. Wkrótce po tym, gdy Michałek skończył rok, mój tato bardzo poważnie zachorował. Moja mama zabrała go do szpitala, nie czekając na karetkę. Zadzwoniłam do niej po jakimś czasie i usłyszałam, że tata stracił przytomność, a badania wykazały krwawienie spod pajęczynówki na skutek pękniętego tętniaka. Mój świat się zatrzymał. Otworzyłam słuchawkę, upadłam na kolana i powiedziałam, Boże, jeśli możesz i chcesz ocalić tatę dla nas i dla Michałka, to ja Ci będę służyć do końca życia. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, co mówię. Pojechałam do szpitala i cała moja podróż tam to było jedno wielkie błaganie, proszenie, modlitwa do Boga. I gdzieś w tej całej rozpaczy w pewnym momencie przyszedł niesamowity pokój do mojego serca. Pamiętam, jak wpadłam do szpitala i nie zważając na lekarzy wokół i na pacjentów, położyłam ręce na tacie i błogosławiłam go, ogłaszając życie i zdrowie mocą krwi Chrystusa. Błogosławiłam jego i lekarzy wokół. Tata się rozpłakał, a ja powiedziałam, aby się nie martwił, bo Jezus ma go w swoich rękach. Wyszłyśmy z mamą na korytarz. Po jakimś dłuższym czasie wyszedł lekarz i powiedział, że zrobili ponowne badanie, na którym nie było już tętniaka, a krwawienie samoistnie ustało. I oni nie wiedzą, co się stało. Do dzisiaj, gdy mój tato odwiedza lekarzy, słyszę, że to, że żyje, to jest prawdziwy cud. Powiedziałam Bogu, że będę mu służyć. 2 dni później przyjęłam chrzest wodny, a wkrótce potem chrzest Duchem Świętym. Zaczęłam modlić się na językach, a Pan dawał mi wtedy piękne sny. Modląc się, używałam zwrotów z Pisma Świętego, których wtedy jeszcze zwyczajnie nie znałam. 2 miesiące później zapragnęłam mieć kolejne dziecko. Gdy poruszyłam ten temat z moim mężem, usłyszałam, że to nie jest odpowiedni czas. I myślę, że tak było, bo 2 miesiące wcześniej stracił oboje rodziców, przygotowywał się do bardzo dużej zmiany zawodowej. Ale usłyszałam również coś, co mnie przeraziło. Powiedział, że kocha Michałka, ale jedno dziecko chyba wystarczy i nie jest pewien, czy chce mieć więcej dzieci. Doszłam do wniosku, że tu może pomóc tylko modlitwa. Trwałam w niej przez 8 miesięcy każdego dnia, aż wreszcie zdobyłam się na odwagę, żeby zapytać Boga o Jego wolę dla nas w tym temacie. I tak to po modlitwie, czytając Słowo Boże, dostałam obietnicę, że dnia 24, 9 miesiąca zacznę Wam błogosławić. Po 2 dniach mój mąż nagle
Przyszedł, przytulił mnie i powiedział: kochamy się, mamy wspaniałego syna i chcę mieć z tobą kolejne dziecko. Bóg działa. Mijają 2-3 miesiące, nic się nie zmienia, więc jako tak, że jestem niecierpliwa, zapytałam Pana, czy ta obietnica na pewno dotyczy dzieci. I znowu dostałam słowo: wyższość obietnicy ponad wszystko. Mija kolejny czas, sytuacja nie ulega zmianie, więc wołam do Boga, modlę się, pytam i trafiam na słowa: przestroga przed zwątpieniem w obietnicę. Dobrze, że siedziałam. I tak to po kilku miesiącach modlitwy, starań, zachodzę w ciążę. 24 dnia 9 miesiąca, dokładnie co do dnia, zgodnie z Bożą obietnicą otrzymaną 7 miesięcy wcześniej. Niestety w 3 miesiącu ciąży zaczyna się atak złego. Pewnej nocy mam przerażający sen. Sen, w którym znajduję Michałka całego w krwi, a chwilę później dowiaduję się, że ronię wtedy aktualną ciążę. Odpieram ten atak złego, modlę się, wertuję wszystkie fragmenty pisma, które dał mi Pan, ale lęk powraca. Nie mówię o tym śnie nikomu. Dokładnie miesiąc później sen się spełnia niestety. Michałek mocno się przewraca, dusi się krwią, biorę go na ręce, biegnę na górę, na nasze poddasze, tracąc przytomność prawie. To tylko rozcięta warga, ale strachu było dużo. Tej nocy w ogóle nie spałam. A 2 dni później, podczas badania USG, okazuje się, że serce dziecka przestało bić. Sen się spełnił niestety. Kolejnego dnia jadę do szpitala celem weryfikacji badania i wywołania porodu Dawida, bo Pan również powiedział mi, że to dziecko będzie chłopcem, że będzie miał na imię Dawid. Czekam na przyjęcie na oddział i nagle przypominam sobie moją obietnicę i przestrogę przed zwątpieniem w nią. Dzwoni Ada i mówi: wracaj do domu. I tak też zrobiłam. Powiedziałam moim bliskim, że trwam w oczekiwaniu na Boże działanie i Boży cud i proszę, aby to uszanowali. Nigdy nie sądziłam, że można mieć w sobie tyle pokoju, który przewyższa wszelki umysł i strzeże naszego serca. Mnóstwo ludzi, Ada, ludzie z jej kościoła, z naszego kościoła, modlą się, trwają w modlitwie, uwielbieniu, w poście, wlewają w moje serce tyle wersetów Bożego Słowa, tyle miłości, a ja czekam, aż Pan przemówi. Dopiero wtedy zrozumiałam, że nie przypadkiem w ostatnich tygodniach trafiałam na fragment o założeniu pełnej zbroi Bożej i przygotowaniu się do walki duchowej. Na to, co było i miało przyjść, Bóg mnie długo przygotowywał. Widząc niepokój mojej mamy, spowodowany całą tą sytuacją, złożyłam jej pełne świadectwo Bożego prowadzenia. Mój Michałek niczego nie słyszał. I po około pół godzinie podjechał do mnie swoją zabawką, taksówką i powiedział: Jezus cię nie zostawi. A ja mówię: co ty powiedziałeś? Powiedziałem ci, że Jezus cię nie zostawi. I pojechał dalej. A ja tak stałam powalona potęgą Bożej mocy przez kilka minut i nie mogłam się ruszyć z miejsca. Jak po kilku godzinach zapytałam go o tą sytuację, oczywiście niczego nie pamiętał. A Jezus powiedział: zwyciężyli przez krew baranka i przez świadectwo. To były najpiękniejsze rekolekcje w moim życiu i jedne z najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia się we mnie. We wcześniej otrzymanej obietnicy dostałam słowo sygnet. Uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie. Pod koniec świąt, od samego rana, w cichej modlitwie proszę Pana o to, aby użył tego słowa. Nieważne przez kogo, jak, aby po prostu go użył, bo wtedy będę wiedziała, że czas jechać do szpitala i sprawdzić, czy coś się zmieniło. I tak trwając w tej modlitwie przyszedł Michałek i mówi: Bóg cię mocno przytula, mamo. Rozpłakałam się. Przez cały dzień szukałam tego słowa, nasłuchiwałam, wypatrywałam, nic. Aż tu wieczorem zeszłam na dół do mojej mamy i podczas rozmowy usłyszałam, jak to babcia mojego męża, która w tym czasie odwiedziła nas na święta, opowiadała jej historię swojej rodziny, o tym, jak powierzyła komuś swoje cenne złoto i tam był taki wielki, piękny, rodzinny sygnet. Usiadłam. Następnego dnia pojechałam do szpitala. Niestety nic się nie zmieniło.
Wyszłam stamtąd może już nie w takiej euforii, ale cały czas towarzyszył mi ten niesamowity pokój. Powiedziałam: Boże, jeśli chcesz mi coś pokazać, to zrób to. Zadzwoniłam do Ady, a ona zapytała, czy chcę porozmawiać z osobą obdarzoną darem proroczym. Zgodziłam się. Zadzwoniłam i tak to po kilku chwilach wspólnej modlitwy na językach usłyszałam: Masz brudne ręce z przeszłości, które teraz wycierasz w bardzo czyste ubranie przed Panem Bogiem. Ubranie się brudzi. Ręce trzeba umyć, a nie je wycierać. Od razu przed oczami stanął mi grzech, który popełniłam 12 lat wcześniej. Grzech wielkiego kłamstwa. Następnego dnia rano pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było wyznanie go bliskiej osobie, którą skrzywdziłam tym kłamstwem. Poczułam niesamowitą ulgę i otrzymałam wybaczenie. Dopiero teraz zobaczyłam, jak ten grzech oddalał nas od siebie i zaczęłam na tą osobę patrzeć Bożymi oczami. Wieczorem powiedziałam Panu: Ja już nie potrzebuję więcej znaków. Ufam Ci bezgranicznie, ale pokaż mi, co będzie dalej. I czytając Pismo Święte, otrzymałam Psalm 18, a tam słowa: Pan nagradza moją sprawiedliwość i odpłaca mi według czystości moich rąk. Zanim mówiłam, rozpłakałam się ze szczęścia tą odpowiedzią, jaką Pan wlał w moje serce. Zadzwoniłam do szpitala, aby umówić się na wieczorną wizytę. Kładłam wtedy Michałka spać, a on już z zamkniętymi od snu oczami i lekkim uśmiechem na twarzy powiedział: Chrystus jest z dzieckiem. Moje niespełna 3-letnie dziecko, które wtedy nie wypowiadało litery R, użyło słowa Chrystus. A ja już wiedziałam, że Dawid jest u Pana. Uklęknęłam i powiedziałam: Panie, Ty mi dałeś to dziecko i ja Ci je teraz oddaję, bo wiem, że Ty kochasz i troszczysz się bardziej. A ja kiedyś spotkam się z Nim w niebie, wezmę w ramiona i nie wypuszczę z nich przez wieki. W nocy wywołano poród, a ja choć przez chwilę musiałam zobaczyć moje dziecko, które, tak jak Bóg obiecał, okazało się być chłopcem. Po kilku dniach, po wyjściu ze szpitala, zapytałam: Boże, pokaż mi, co Ty chcesz budować na tym fundamencie mojego serca. I Pan przypomniał mi wtedy słowa, które słyszałam dwukrotnie, jeszcze będąc w ciąży. Chcesz mieć dzieci? Zacznij im służyć. Doszłam do wniosku, że to nie tylko pragnienie Boga, ale również moje własne, aby ten ogrom miłości, który jest we mnie, nie przelewać tak obficie na tylko jednego póki co Michałka, ale podzielić się nim również z innymi dziećmi. I tak to od ponad 9 miesięcy służę w naszym kościele dziecięcym. Pan powiedział mi również wtedy: Wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twoich dzieci. A ja trwam przy tej obietnicy. Wtedy też z perspektywy czasu zrozumiałam, że przez ten cały czas oczekiwania na Boży cud nigdy nie usłyszałam, że dziecko żyje i że przeżyje. Ale Jezus mówił, że mnie nie zostawi i że przejdziemy przez to razem. I dokładnie tak było. Powiedziałam Bogu tak nie tylko w swoim umyśle, ale oddałam Mu wtedy całe swoje serce i całą swoją duszę. Zrozumiałam, że to ja miałam dać życie temu dziecku, a tak naprawdę ono dało życie mi. Nowe, wspaniałe i pełne wolności życie z Panem Bogiem.